Dobra, idzie. Gdzie? Już poszło, włączyło się nagrywanie. Witamy serdecznie. Dzień dobry wieczór. Dzień dobry wieczór. No dobrze, ja nazywam się Aneta Derdas. Jest ze mną Anita Nogal. Anita, powiesz, co robisz w CO? Witam wszystkich bardzo serdecznie dziś. Ja jestem koordynatorką w CEO programu dla nauczycieli wczesnoszkolnych, nauczycielka pierwsza klasa i w obrębie tego programu jest akcja Czytam sobie pierwsza klasa, którym też się zajmuję, a poza CEO w takiej inicjatywie Goodbooks prowadzę szkolenia dla bibliotekarzy, księgarzy i branży wydawniczej z książkowych klimatów, szczególnie dziecięcych. Szczególnie dziecięcych. I miałaś księgarnię, więc twoje zasoby są nieprzebrane w tej chwili. W tej chwili były wtedy nieprzebrane, jak była bardzo, bardzo na bieżąco, ale staram się być, tak, bo też czytam z dzieciakami, więc staram się być i jestem. Okej, okay. Ja prowadzę, nazywam się Aneta Darda, prowadzę program Poczytajmy w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Na czacie z nami też pod pseudonimem Centrum Edukacji Obywatelskiej 1 kryje się Michał Tragarz, który też będzie nas dzisiaj wspierał. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest i Reda, są różne miejscowości, bardzo i Lublin, i bardzo się cieszę, że Państwo są dzisiaj z nami. Dzisiaj opowiadamy o książkach bożonarodzeniowych, świątecznych, zimowych i jakich jeszcze? Chyba takich właśnie. Troszkę będziemy się wymieniać, ale pewnie zaczynasz od książkach o maluszkach, zaczynasz ty, Anita, to tobie oddaję. Tak, ja idę od początku, jeszcze tylko na początek tak zapytam, czy wszyscy z Państwa to są nauczyciele, tak oczywiście oprócz widzę niektórych tutaj znajomych, ale oprócz znajomych, czy są nauczyciele, czy są bibliotekarki, bibliotekarze, nauczycielki, czy też rodzice, znaczy można być i rodzicem, i bibliotekarzem, i nauczycielką. Można być też uczniem, uczennicą, tak. Właśnie, nauczyciel, bibliotekarz też jest tak, żebyśmy się zorientowali. I nauczyciel, bibliotekarz, dobra. Czyli mamy tutaj i bibliotekarzy, i nauczycieli, nauczycielki w zasadzie większości. I Judyta, tak, w kategoriach, dziękujemy, kategorie inne, czyli mamy też miłych znajomych. Okej, słuchajcie, cieszymy się bardzo, że jesteście z nami. Anita, zacznij opowiadać, bo mamy dużo i lubimy ględzić. Tak, tak, mamy dużo, lubimy dużo mówić o książkach, więc żebyśmy zdążyli. I ja dlatego też o to pytałam, bo przy okazji tych książek będziemy trochę też starali się inspirować, podrzucać jakieś takie nasze sposoby, pomysły, które gdzieś tam stosowaliśmy albo podsyłaliśmy innym do stosowania na takie animacje, zabawy wokół tych tytułów. Dobrze, to zaczynamy od najmłodszych i pewnie bardzo dobrze Wam znany autor Erik Carle, mam nadzieję, że znany, czyli ten pan od Bardzo głodnej gąsienicy, kto gdzieś miał w domu kiedyś małe dziecko takie od początku czytając dziecku, to na pewno gąsienicę kojarzy i wszystkie inne z serii Erika Carle z wydawnictwa Tatarak. Śnieżne marzenie jest takie stosunkowo nowe, jeżeli chodzi o tego pana. No i to jest przepiękna, taka w ogóle sensoryczna w dotyku tak naprawdę książeczka, bo ona ma tutaj takie śnieżynki z takim brokatowej jakby, z taką brokatową farbą pokryte, więc one są takie chropowate, no i tu na końcu też jest taka sensoryczna, piękna, błyszcząca, muszę to jakoś tak pokazywać, choineczka, drzewko, które ubiera ten gospodarz. Historia jest taka prosta i jak to zwykle u Erika Carla bywa, są zwierzęta, jest taka powtarzalność tej akcji, która się odbywa i tutaj po prostu pewnej nocy spada dosyć dużo śniegu i pod takimi całymi... Może wezmę to na pełen ekran, wiecie? O tak, będzie chyba lepiej. I pod całymi takimi płatami śniegu ukrywają się te wszystkie zwierzaki. Jak to u Erika Carla, te ilustracje są przepiękne, ja uwielbiam, bo to są takie kolaże, czy zwierzęta i gospodarz. Ale mamy też owce. I ta książka jest taką inspiracją dla mnie i też ja robiłam takie ćwiczenia, takie animacje z dziećmi, ale też
polecam zawsze na swoich szkoleniach w bibliotekach, do robienia takich zabaw sensorycznych, bo po pierwsze to jest ten wiek, to znaczy to są te maluchy, u których te zabawy sensoryczne są bardzo ważne i ta mała motoryka i ten rozwój połączeń nerwowych jest taki ważny. No i coś w ogóle jest to świata zabawa, tak, takie brudzenie się, to jest ten etap na zabawy sensoryczne. No i tutaj pierwsza najważniejsza zabawa to jest zrobienie śniegu. Nie wiem, czy znacie dobry sposób na zrobienie śniegu, jak znacie to się podzielcie na czacie, jak zrobić dobry śnieg, sztuczny, bo na prawdziwy to za bardzo coś ostatnio nie możemy liczyć, ostatnie zimy. Jak robić z dziećmi śnieg? Na lekcjach, na zajęciach, może macie jakieś swoje sprawdzone sposoby. Wiadomo, że mąka z olejem, mąka ziemniaczana, tak? Tylko że wtedy wychodzi też trochę taki bardziej piasek kinetyczny. Ja znam dwa bardzo dobre sposoby, jeden taki trochę droższy, drugi tańszy, ale śnieg wychodzi świetny, taki naprawdę, jak taki miły piasek kinetyczny. Może ktoś już zna, kto ma szczególnie takie bardzo, bardzo małe dzieci. Chociaż on nie jest taki super ekologiczny, nie, Aneta? Nie jest. Właśnie gadałyśmy o tym. Nie jest to rozwiązanie ekologiczne. Jeżeli no, coś nie jest twardy, to można się raz do... Gdyby przypadkiem w domu lub u sąsiadów lub gdzieś zdarzyło się, że ktoś ma i nie potrzebuje, to... To pieluchy jednorazowe, takie a la Pampers, które rozcinamy sobie i wyciągamy ze środka ten wkład chłonny, czyli to jest tak naprawdę taka wata, jak wata cukrowa, trochę takie coś dziwnego w dotyku. Wkładamy to do miseczki, zalewamy wodą. Im więcej wody, ten śnieg będzie taki bardziej mokry i lepiący się, im mniej będzie taki do sypania, do pruszenia. Drugi sposób, trochę droższy, no i też trzeba tutaj trafić na dobry zapach, to jest pianka do golenia. I teraz jak wybieramy te tańsze, typu Brutal, to one okrutnie śmierdzą, więc nie polecam. Te droższe z serii Sensitive może nie pachną, no ale trochę trzeba wydać. I w połączeniu takiej pianki z mąką ziemniaczaną wychodzi świetny, lepiący się śnieg. Można normalnie robić bałwana w misce, także polecamy tutaj. I tak, moja propozycja na... działa. No właśnie. Moja propozycja na Erika Karla i Śnieżne Marzenie to jest właśnie schowanie w takim sztucznym śniegu tych figur zwierzątek gospodarskich, które tutaj występują. I dzieci podczas czytania takiej książki sobie tam w tym śniegu gmerają, wygrzebują te kolorowe zwierzęta, a na końcu, ponieważ tam jest motyw ubierania choinki, to sobie właśnie na przykład z tego śniegu lepimy choinkę i przystrajamy kolorowymi makaronami, czyli taka typowo sensoryczna wersja. To są zdjęcia akurat ze szkolenia z biblioteki w Jarocinie, Kamienica Kultury, przecudne miejsce, w którym miałam w zeszłym roku, też w grudniu w zasadzie, właśnie dlatego tak świątecznie było, miałam przyjemność poprowadzić takie właśnie szkolenie z sensorycznych poczytanek, więc trochę się tam brudziliśmy, robiliśmy takie fajne rzeczy. No i ten Erik Karl był taką właśnie inspiracją. I tutaj jeszcze, bo widać zwierzątka i mówiłaś o zwierzątkach, generalnie figurki zwierząt, nawet jeżeli dzieci się nie biją po prostu nimi, to jest to coś, co przydaje się, bo można je zagrzebywać we wszystkim, w gipsie i potem rozłupywać. Trochę z tego sprzątania jest, więc tutaj należy się zabezpieczyć dwiema miskami co najmniej i folią. Natomiast jeżeli chce się zająć dziecko, to należy mieć figurkę i ją, nie wiem, zamrozić w bryle lodu, w czymkolwiek i mieć te pół godziny dla siebie i 3 godziny sprzątania potem. Znaczy, no ze sprzątaniem to się trzeba liczyć zawsze, jeżeli chcemy zrobić coś fajnego z dziećmi, gdzie one się tam muszą wybrudzić, ale wszystko, co zamrażamy dla tych starszych dzieci, gdzie one tam kują albo muszą to dostać się do tego, czy właśnie zakopujemy, no to tak, to rzeczywiście, to jest ta ciepła kawa, nie? To jest dobry pomysł. Dobra, lecimy dalej i też jesteśmy w takich maluszkach, to jest Matyldo, Niedługo Śnieg. Tak, czy znacie serię o Matyldzie? To jest taka przefantastyczna krowa, która... To są w ogóle książki w takim większym formacie. Cała seria Matyldy, gdzie ona nie może zasnąć, bawi się w chowanego, właśnie zostaje listonoszem, jeżeli to jest taki tytuł. I tu jest taka wersja kartonowa dla najmłodszych, czyli taka cieniutka z zaokrąglonymi tymi... rogami, tak, bezpieczna dla takich pierwszych czytelników świątecznych. No i tu jest tak naprawdę też inspiracja do tego, żeby się bawić śniegiem, żeby się bawić sensorycznie, ale też żeby lepić nie pierogi, tylko pierniki, już o pierogach. Chociaż pierogi też, w zasadzie wszystkie rzeczy, które są związane wszystko z masą, nie? Mamy mąkę, wodę i lepimy. Zaczyna się od tego, że Matylda oczekuje, więc mamy kalendarz adwentowy, skarpetkowy, taki cudny.
Ona jest w ogóle, to jest krowa listonoszka, to jest historia z innej części, jak do tego doszło w ogóle, więc trzeba znać jakby całość. Więc ona no, w tym okresie świątecznym ma dużo, o właśnie ta, którą pokazuje Aneta, tak, to jest ta. No i tutaj są oczywiście, jest śnieg, no to są te święta, gdzie jest śnieg, gdzie jest zima, to jest ten obraz, którego nam teraz bardzo brakuje i lepienie pierników, nie pierogów, także też inspiracja do tego, żeby sensorycznie bawić się i ten wiek, nie? Ten wiek tutaj też jest, zaraz od razu pokazuję tą wersję dla nieco starszych, czyli tutaj mamy takie od 3-5 lat, aczkolwiek znam i ciut starsze dzieci, które się zaśmiewają nadal przy Matyldzie, dlatego że to jest taka komedia pomyłek, oczywiście z grami słownymi też, a oprócz tego to jest to, co jest najfajniejsze chyba w Matyldzie, tak jak w Petsonie i Findusie, o którym też będziemy potem mówić, to, że tutaj na tym planie rysunkowym dzieją się jeszcze osobne historie, więc można sobie zaglądać, co tam się dzieje w kurniku i jakieś zagadki sobie rozwiązywać i dodatkowo się jeszcze z tego śmiać. Więc są to wdzięczne książki dla dzieci. Świąteczne o Matyldzie są dwie, właśnie ta, którą pokazałaś, ta Ani, to dla troszkę młodszych i dla ciut starszych, Krowa Matylda i Śnieg. Ona też tutaj jest listonoszką i w dodatku wszystkie prezenty jej się porozsypywały, pomyliły i potem każdy dostał coś innego i każdy był bardzo zadowolony, chociaż użył tego w przedziwny sposób. No ale tutaj dzieci śmieszy, dorośli nie umierają, a ilustracje są wdzięczne, więc warto. Ilustracje tutaj dają bardzo dużo humoru, tak? One nadrabiają bardzo tutaj te, jakby ta mimika tych zwierząt oddaje cały charakter jakby tej książki. Tej serii całej w zasadzie, tak? Bo tam jest ich kilka. Więc myślę, że taki wiek przedszkolny, czy nawet 2-2,5, bo tam nie ma dużo tej treści, jak dzieci są w stanie wytrzymać też i patrywać. Nie ma nic trudnego, nic, co to słownictwo jest bardzo takie przystępne. I potem mamy twoją książkę. Tak, i potem mamy Czupienki i Gwiazdka. To jest pierwsza książka, którą nabyłam w małej księgarni swojej ulubionej kameralnej, zanim otworzyłam swoją. Miałam taką, która była inspiracją dla tego, co później poczyniłam ja. I poleciła mi ją tam ta pani księgarka. I to była książka, którą właśnie chyba dla 2,5-letniego syna wtedy na takie pierwsze święta kupiłam. No miało być mało tekstu, ale żeby już coś było o świętach. I ona jest bardzo gdzieś tam oszczędna w słowach. Ilustracje Pawła Pawlaka, którą anegdotę zresztą zaraz pewnie Aneta opowie do tej książki. Ja ją tylko tak tutaj pokażę. Ona rzeczywiście jest bardzo bogata w ilustracje i w historię tak naprawdę, ale tej treści nie jest za dużo, więc można spokojnie takim młodszym dzieciom czytać. No, ilustracje są piękne, jak na Pawła Pawlaka przystało. Tak to sobie tu zasłaniam mikrofon, więc muszę to robić tak. Może o. I to są jeszcze ilustracje, bo on teraz dużo, dużo więcej wycina, więcej robi kolaży. Odszedł od takiego klasycznego ilustrowania. Natomiast anegdota jest taka, że Paweł Pawlak ostatnio właśnie nie sprawdziłam tego, czy to chodziło o Czupienki, czy o jeszcze starszą książkę świąteczną, która została w Polsce w tej chwili już jest niedostępna, ale została wydana w wielu różnych krajach. On trochę tej książki właśnie nawet pisał, że się trochę tej książki wstydzi, bo on już tak nie rysuje, już robi troszkę inaczej te swoje prace. A dostał list od artysty bodajże z Kolumbii, który mu napisał, że właśnie ta jego świąteczna książka z Mikołajem to była książka, która sprawiła, że miał tak piękne wspomnienia i też tak chciał bardzo dobrze malować i takie piękne ilustracje robić, że poszedł na studia artystyczne i został ilustratorem. I właśnie napisał mu z podziękowaniem, że to wspomnienie z dzieciństwa go inspirowało. Więc nasza propozycja jest taka, ponieważ nie tylko Paweł Pawlak, ale wielu artystów, twórców, pisarzy i pisarek i ilustratorów
ilustratorów, ilustratorek, których mamy w Polsce świetnych. Jest dostępnych i w mediach społecznościowych i można się przez wydawnictwa kontaktować, to może jest to bardzo dobry moment, żeby im napisać parę miłych słów od dzieciaków, czy żeby dzieciaki same coś zrobiły i narysowały i zawsze można im wysłać i żeby zobaczyli, jak te ich książki rzeczywiście pracują, co się podoba, co dzieciaki pamiętają i po prostu złożyć im w ten sposób życzenia, bo czasami taka książka powstaje wiele tygodni czy wiele miesięcy, więc warto powiedzieć o też im. Tak, autorzy bardzo to dobrze wspominają. Ja jeszcze jak uczestniczyłam w takich spotkaniach, czy organizowałam takie spotkania autorskie, to oni pamiętają bardzo dużo takich listów, tak? Szczególnie od tych bezpośrednich odbiorców, bezpośrednich czytelników, czyli od dzieci, tak? Że gdzieś tam ich urzekła jakaś książka, że ją bardzo mocno pamiętają i się kojarzą. No ta historia Gwiazdka Czupienki to jest taka przeurocza historia takich czupieńków, takich krasnoludków, które gdzieś tam sobie mieszkają w takich świetnie w ogóle zorganizowanych domkach gdzieś tam na drzewach. No i pewnego razu spada po prostu taka gwiazdka gdzieś tam koło nich z nieba, oni ją trochę ratują, próbują ją tam i śpiewać jej bajki, i robić jej zupki, i lekami ją, bo ona strasznie słabo świeci, strasznie zbledła tam, w tym, jak spadła, więc oni ją tak bardzo czule i ciepło tam traktują i tak się o nią troszczą bardzo mocno i też ją gdzieś tam przytulają, okazują jej takie uczucia, przywiązują się do niej, no i ona w tym momencie zaczyna już tak mocniej świecić i rzeczywiście jakby czuje, że musi już ich opuścić, więc oni wędrują gdzieś tam na skraj lasu, żeby ją wypuścić rzeczywiście na to pełne niebo i no i na końcu okazuje się jakby jakie było przeznaczenie jej, tak, co to była za gwiazdka, więc nie zdradzam tak do końca, chociaż już pewnie się wszyscy domyślają, że to była ta właśnie najważniejsza gwiazdka. Także tak bardzo symbolicznie, ale ten świat tych czupieńków jest taki uroczy, taki bardzo baśniowy, ale taki nieprzesłodzony, nie taki disneyowski, tylko jednak taki, no naprawdę, dla mnie taka książka, tutaj teraz wracam właśnie z młodszym synem i bardzo mam takie pozytywne gdzieś tam wspomnienia z tego, jak czytaliśmy jeszcze dawno temu, tak, bo 7-8 lat temu. Także dla tych najmłodszych polecam, ale też do takiego wspólnego, rodzinnego, świątecznego czytania. No i mamy Wojtka Widłaka. Tak jest. I Wesoły Ryjek, czyli seria dla przedszkolaków. Wesoły Ryjek to jest prosiaczek. Dla mnie taka alternatywa dla Świnki Pepy. Zawsze polecałam zamiast Świnki Pepy tej takiej, chociaż no, trzeba przejść czasem ten etap w życiu, po którym jest Świnka Pepa. Ale jak ktoś pytał o te książki, starałam się takich w księgarni nie mieć, to proponowałam właśnie Wesołego Ryjka, który z rodzicami, prosiaczkami opowiada różne historie takie ze swojego codziennego życia i to są tak naprawdę książeczki związane z porami roku, tak, bo jest Wesoły Ryjek i Lato, Wesoły Ryjek i chociaż nie tylko, bo jest Wesoły Ryjek Wynalazki, jest kilka tych części i takie dosyć krótkie są te krótkie takie te rozdziały są na stronę dwie, tutaj zaczyna się te święta się zaczynają święta tuż, także te 3-4 ostatnie historie są świąteczne. Czyli to są przygotowania, to jest ubieranie choinki, to jest tak, że Wesoły Ryjek zawsze się kończy, każda ta historyjka kończy się takim podsumowaniem. Dziś dowiedziałem się, że nawet jeśli wszystko wydaje się krzywe i łyse, to na końcu może okazać się co innego i że czasem w odnalezieniu czegoś może pomóc zgubienie się kogoś. I tu chodziło oczywiście o historię z choinką, no bo musi być prosta, idealna. Do choinki jeszcze wrócimy, więc o kolędach, no i w końcu jest jeszcze przepis na pierniczki pieczone przez mamę Wesołego Ryjka, więc z autentycznymi też gdzieś tam zdjęciami chyba autorów, ilustratorów, żeby zrobić takie pierniczki z Wesołym Ryjkiem. Także też już gotowy tak naprawdę pomysł na wspólną zabawę, albo takie prawdziwe robienie pierniczków, takie sensoryczne zabawy wszystkimi ciastolinami, takimi naturalnymi, tak, z mąki, z wody, gdzie dodajemy przyprawę piernikową, jakąś korzenną i to tak naprawdę świetnie, super pachnie w domu, a dzieci mają taką manualną, motoryczną zabawę. Dalej lecimy, tak? Tak, i to dalej twoje. A i to dalej moje. Kuku zostaje świętym Mikołajem. To jest wydawnictwo Mamania i to jest stosunkowo, to jest nowa, bo to jest tegoroczna pozycja, ale Kuku nie jest pierwsza część Kuku i historia Pępka nawet znalazł się na pokonkursowej liście książki roku polskiej sekcji IBI, został gdzieś tam doceniony.
możecie nie znać tej serii, ale na przykład patrząc teraz kojarzyć te ilustracje i to jest bardzo słuszny kierunek, że je kojarzycie, bo Andrzej Tyrkowski to jest autor takiej serii kartek, pocztówek Illustris, czyli jak jesteście gdzieś w różnych takich sieciach książkowo dyskontowych, ja to nazywam, tudzież innych księgarniach zaopatrzonych w kartki, pocztówki, czy kupujecie komuś czasem na święta, czy na urodziny, na inne okazje, kartki z serii Illustris, to możecie te ilustracje kojarzyć. I taki styl ilustracji, takich chudych ludzików, bardzo tak uśmiechniętych. No tu mamy historię odwróconego świętego Mikołaja, to znaczy dziecka, które spędza święta z dziadkami i on tak trochę za namową dziadka zamienia się w świętego Mikołaja, to znaczy odwiedza razem z dziadkiem dom spokojnej starości, gdzie dużo, wiele seniorów samotnie gdzieś tam spędza święta i samą przyjemnością dla nich jest to, że ten chłopczyk przychodzi, że się przebrał za Mikołaja, że sam zrobił dla nich prezenty własnoręcznie, zapakował, że to było gdzieś tam tyle pracy, tyle wysiłku, więc taka zupełnie inna perspektywa tego Mikołaja, to znaczy tego, że każdy może być tym świętym Mikołajem, tu jest dziecko, które przychodzi do starszych, no takiej właśnie relacji z tymi seniorami, tak? Tego, że oni bardzo potrzebują takiej obecności, takich właśnie własnoręcznie zrobionych prezentów, tak? Że to ich cieszy tak naprawdę najbardziej. I trochę pewnie taki moment przy czytaniu tej książki do zastanowienia się, pomyślenia o swoich dziadkach czy pradziadkach, tak? Że żeby dla nich coś zrobić właśnie własnoręcznie, żeby to były jakieś takie super laurki albo nie wiem, jakieś świeczki w słoiku. Tak naprawdę jest teraz mnóstwo takich pomysłów na prezenty, które dzieci mogą robić same. No i dziadki się naprawdę z tego najbardziej na świecie ucieszą, tak? Jeszcze jak się dorzuci tego kalendarz ze zdjęciami wnuków, to umówmy się. No dobra, kto z nas nie był w tym punkcie życia, kiedy właśnie tym załatwiał, wiesz. Coś w tym jest. Ale... Mów. Ważny, znaczy taki ważny wątek, który gdzieś tutaj się pojawił, bo nie są to wszystko takie, wiecie, takie lukrowe, disneyowskie święta z tym Mikołajem, który wygląda jak z reklamy Coca-Coli, tylko to jest to taki chudy chłopczyk w tym za dużym stroju, ten jego dziadek w ogóle się przebiera za takiego elfa pomocnika, więc tam są zupełnie odwrócone role, tak? Przeważnie na świętach jednak to ten dziadek przebiera się za tego Mikołaja, u mnie taki jest, ale ma też warunki do tego, a tutaj jest jakby zupełnie inaczej, więc bardzo taka inna, ale ciekawa perspektywa. No i wydawnictwo Mamania, więc jakby jedno z moich ulubionych, także w ogóle nie mam pytań. Czy ty masz coś jeszcze tutaj, Aneta, a propos? Po coś nie. Ty mówiłaś też, że Kuku jest serią, prawda, więc tutaj się nie... można kupić też więcej, to nie jest tylko o Mikołaju. No i tutaj jest znowu Mikołaj, tylko Mikołaj, który zgubił prezenty, to też opowiedz. Tak, Mikołaj, który zgubił prezenty, to też jest tak, że ja też nie jestem do końca przekonana, czy te wszystkie, szczególnie te polecane przez nas dzisiaj, są jeszcze gdzieś tam dostępne, bo tą książkę naprawdę mam już wiele, wiele lat. To jest wydawnictwo Widnokrąg, Danuty Parlak. To jest też historia podobna w nawiązaniu do poprzedniej, na zasadzie tego, że każdy może być tym świętym Mikołajem, tak? Że nie czekamy na tego Mikołaja z Laponii, tudzież z Coca-Coli, tylko możemy nim być. Tu jest też zupełnie inna ilustracja, taka pełna dramaturgii, powiedziałabym, ale też zupełnie inna kreska, właśnie nie taka baśniowa i nie taka pastelowa, taka surowa, chociaż tu jest taki prezentowy, ciekawy. To są ilustracje Joanny Bartosik. Pewnie no, gdzieś tam nie dla każdego, ale... Dobra, nie wiem, czy tak widać. No i tu historia jest też taką dramaturgią w tle, bo to ten Mikołaj tak nam tutaj wygląda. Bo Mikołaj przygotowuje się oczywiście do świąt. Książka zaczyna się od tego, jak dzieci piszą listy do Mikołaja i... prośby, co by chcieli. Takie zwykłe, życiowe, codzienne zabawki typu piłka, lalka, czy jakaś gra, więc nic nadzwyczajnego. To są listy z ich marzeniami do Mikołaja. Mikołaj oczywiście zbiera się w sobie, pakuje wszystko, no ale jakimś trafem coś tam się wydarza po drodze, że on gubi te prezenty. No jest w ogóle drama. On tam gdzieś siedzi przy karmniku dla ptaków w ogóle i rozpacza okrutnie, że w ogóle pierwszy raz taka sytuacja i co on ma zrobić, że to w ogóle nie do pomyślenia i w ogóle świąt nie będzie i co to się zadzieje. No i tutaj też ciekawą rolę pełnią właśnie te ptaki, bo tam pierwsza się pojawia chyba właśnie
sroka, zdaje się, ile dobrze pamiętam, która go pociesza, daje mu chusteczkę i w ogóle mówi, słuchaj, no nie martw się, coś zaradzimy. I też pocztą pantoflową do innych ptaków i też takich zwierząt, które gdzieś tam zimują w miastach, także też taki fajny motyw gdzieś tam przemycony, że poznajemy te zwierzaki, które zimą są. I te ptaki, tak, wróble, jemiołuszki, ale też jeże, nie tylko ptaki, gile. No i taką pocztą pantoflową dociera do dzieci, tych, które te listy pisały, że ten Mikołaj zdobył te prezenty. No więc na początku jest w ogóle rozpacz, że w ogóle jak to, nie dostanę tej piłki, nie dostanę tej lalki, że co to w ogóle będzie. A potem zaczynają tak trochę, taka burza mózgu się pojawia spontaniczna między nimi i oni zaczynają, ale czekaj, ty chciałeś piłkę, a ja mam taką, której nie używam. No i zaczynają kombinować, że dobra, to już oni ogarną te prezenty, między sobą jakby znajdą, co kto potrzebował z tych listów i się powymieniają, tylko żeby ten Mikołaj przyszedł im jakby wręcz. No więc oczywiście pojawia się cała logistyczna tutaj przedsięwzięcie, no to okazuje się, że to wcale nie jest takie proste, że to jednak ten Mikołaj to ma trochę roboty, no bo oni to musieli wszystko zorganizować, zapakować. No i przyszli do tego zapłakanego Mikołaja, mówią mu, słuchaj, nie martw się, mój tata kiedyś zgubił portfel. Także generalnie pocieszają go, widać tam dużo takich, takiej normalności, takiej codzienności, takich emocji też, że on jest tam załamany, one go pocieszają. My już wszystko tutaj ogarnęliśmy, tylko przyjdź, wręcz te prezenty. No i on rzeczywiście jakby się pojawia, na końcu okazuje się, że jest też, jak już wręczył te wszystkie prezenty, prezent dla niego, taki, o którym marzył, ten wyjątkowy, ale to już nie zdradzę, to już zakończenia, to jest niespodzianka, na końcu jest niespodzianka związana z tym prezentem, natomiast też bardzo ciekawa i taka zupełnie odwracająca właśnie tą taką magię i baśniowość, bo jest taka po prostu konkretna, ale fajnie też, że pokazuje to, że dzieci właśnie potrafią się gdzieś tam podzielić, że się potrafią zebrać, więc trochę o takiej wspólnocie, trochę myślę sobie w kontekście tego, co można zrobić z dziećmi przy czytaniu takiej książki. To jest akurat też coś, co na przykład ja robiłam w zeszłym roku z dziećmi przy okazji kalendarza adwentowego. Ja zawsze robię taki kalendarz z jakimiś zadaniami i było zadanie właśnie, jeden dzień było zadanie, żeby trochę robić porządek w swoich zabawkach, żeby zrobić miejsce na te nowe prezenty, ale żeby oddać właśnie innym dzieciom, tak? Tam gdzieś, nie wiem, do Centrum Zdrowia Dziecka, tak? Czy gdzieś w jakieś takie miejsca. I rzeczywiście to też trochę może być książka, która do tego zainspiruje, tak? Że przy okazji też świątecznych porządków patrzymy, co nam już, czym się nie bawimy, co jest w dobrym stanie, możemy to oddać innym, nie? Więc taki ciekawy. Właśnie szpitale są świetnym miejscem, które przyjmuje wszystko, co da się łatwo zdezynfekować. Domy dziecka czy domy zastępcze zdecydowanie nie, chyba że nowe i o takie, o które proszą, bo czasami właśnie toną w pluszakach, z którymi nie wiadomo co zrobić, więc tutaj warto się zastanowić, gdzie możemy wcześniej, gdzie możemy te rzeczy oddać. I to też jest taki dobry moment, żeby zobaczyć, czy dziecko jest gotowe na to, żeby się podzielić swoim prezentem, czy pomyśleć o prezencie dla kogoś innego. W ramach czy wolontariatu, czy zadbania też o osoby, o których nie znamy, bo są tych akcji, gdzie można świątecznych pomóc, też pomóc za granicą, na przykład kupując prezent czy paczkę na stronie, nie wiem, Polskiej Akcji Humanitarnej czy innych tego typu organizacji. Jest dużo i to też jest taki dobry moment, żeby sobie z dzieciakami o tym porozmawiać, z młodszymi, starszymi. Dokładnie. I ta książka na pewno właśnie gdzieś tam będzie takim początkiem, żeby i o tym rozmawiać, ale też żeby zacząć działać, nie? No i wkraczamy w klimat choinkowy, choinka w roli głównej i to jest też nowość tegoroczna, znowu wydawnictwo Mamania. To jest taka bardzo króciutka, miła i przyjemna, urocza rymowanka o przemianie drzewka, takiej zwykłej choinki w świąteczne drzewko, przystrojone już nasze domowe świąteczne, czekające na Wigilię. Dla mnie generalnie taka, no dla młodszych dzieci, tak, to jest rymowana historyjka, rymowany wierszek, ale bardzo fajny jest taki motyw na prezent, bo tutaj już na początku jest świąteczny prezent dla, więc możemy wypełnić dedykację. Dla mnie ilustracje takie jak elementarzowe trochę, ale też nie jakieś takie przysłodzone, takie bardzo ciekawa historia, jak to się zaczęło, że ona się w ogóle tam znalazła. No i na koniec niespodzianka, to jest ten pop-up, taki choinka, która nam tutaj... I zresztą bardzo prosty tak naprawdę do zrobienia własnoręcznie tego typu pop-up. Dokładnie. Można takie kartki produkować. Dokładnie, bardzo dużo jest teraz tutoriali, jak właśnie robić i jak robić takie pop-upowe kartki, czy pop-upowe książeczki, więc tutaj jest to inspiracja do takiej zabawy.
I druga moja pozycja chomkowa to jest też coś, coś mi się tu długo wgrywa. O. Mhm, już nam się wcześniej to samo zadziało, więc spróbujemy po prostu jeszcze raz. Okay. Właśnie. I to jest choinka Jestem jaka jestem, to jest już taki duży format, wydawnictwo Dwukropek. Też myślę, że już nawet 2+, bo tutaj więcej ilustracji jest, ten tekst jest też taki dosyć krótki, ale historia jest bardzo bogata w treści i też taka można powiedzieć, no wiele możemy z tego wyciągnąć. Ja tu mam w tej chwili jakiegoś pomocnika z tyłu, więc... Mam takiego małego elfa, teraz tutaj mam w pokoju, właśnie nie wiem skąd się tu wziął. Okej, okay. Choinka jestem jaka jestem i tutaj jest historia choinki w lesie, od początku tak naprawdę, więc mamy też dużo, powiększę ten ekran jeszcze, okej, okay, żeby było widać. I tutaj mamy cały ekosystem leśny. Takie przyjemne są te ilustracje, pokazuje wszystkie pory roku w lesie, tak? Jest wiosna, jak to wszystko wygląda, czyli taką mamy historię od początku. No i przychodzi ten czas, taki mocno śnieżny, zimowy, że ona też jest trochę taka nieekologiczna, powiem szczerze, bo tutaj jest oczywiście ten klimat pięknej zimy, no i nagle ni stąd, ni zowąd w tym lesie pojawiają się ludzie, którzy wycinają choinki. Jeszcze tak na zasadzie, że oni sobie sami do domu wybierają te, które by chcieli. No i zostaje... Nielegalne nawet, nie? Pytaniem jest to, że zostaje ta taka krzywa, mała, no właśnie to, co było motyw z Wesołego Rejka, ona taka trochę samotna została, no bo nie była taka piękna, prosta i pewnie gęsta jak te inne, które się bardziej nadawały. No i trochę jest jej przykro, trochę została sama. Trochę jest tam ciemno i smutno, trochę się boi. No ale pojawiają się wszystkie leśne zwierzęta i przystrajają ją najpiękniej jak mogą, w pióra, w jakieś liście, które gdzieś tam zostały, także taki po prostu strojenie choinki do it yourself w lesie, z tego co mamy, nawet gdzieś tam spadająca gwiazda na czubku, gdzieś tam zatrzymała się na czubku tej choinki. No i te wszystkie zwierzęta rzeczywiście wokół tej choinki się gromadzą. Ona się czuje taka już dowartościowana, piękna i kochana. I potem rośnie, tak? I są kolejne jakby przemiany tego. Więc też trochę o samoakceptacji mamy wątek. No i o strojeniu choinki tak naprawdę tym, co mamy. W taki też twórczy i kreatywny sposób. Tak, i tym samym przechodzimy do naszego best of. I to jest to, co po prostu można zrobić samodzielnie. Tutaj też chyba powiększymy, żeby... Oj, nie to... Musisz to, Anita, powiększyć, bo ja nie... Właśnie, dzięki, nie mogłam przełączyć. Czyli Petson i Findus, goście na Boże Narodzenie. Petsonów i Findusów mamy dwóch dzisiaj do opowiedzenia. Petson skręcił nogę i to jest oczywiście tragedia, bo skręcił ją przed samą Wigilią. Takie wypadki nie powinny się zdarzać, ale w związku z tym okazuje się, że choinkę po pierwsze można zrobić samemu z tego, co ma się w warsztacie. Po drugie, na choince można powiesić absolutnie wszystko, byle było w odpowiednim kolorze. Oni sobie wybrali głównie kolor czerwony i wiszą tutaj przedziwne rzeczy. Termometr, figurka, gazeta, łyżka, co akurat im przyszło do głowy, że na choince być może. A w dodatku oczywiście pojawiają się sąsiedzi, którzy nie pozwalają nikomu w święta głodować i być samemu. Więc oczywiście wszystko się dobrze kończy, a przyjaciół, którzy przychodzą z pysznymi rzeczami, jest cała masa. Natomiast właśnie mamy pomysł, jak powinna wyglądać choinka, jak mogłaby wyglądać choinka, kiedy robimy sami, ale też wieszamy na choince to, co akurat nam przyjdzie do głowy i szukamy w domu wszystkiego, co na choince moglibyśmy zawiesić i zrobić własne dosyć szalone ozdoby, tak jak Petson i Findus zrobili. I mamy też drugą Petsona i Findusa, wielokrotnie grubszą. Tak, ale jeszcze powiem, że jeżeli w ogóle ktoś nie zna jeszcze tej serii o Petsonie i Findusie, a ma takie dzieci w wieku przedszkolnym, to w ogóle
Nie wiem dlaczego. Trzeba mieć. Maskę. Trzeba czytać po prostu. Tak, trzeba czytać. To jest oczywiście skandynawska seria, tak? No jak większość chyba moich ulubionych książek, to jest jednak skandynawskie. Nie wiem, czy tam jest ich około 10 tych wszystkich części takich cienkich, natomiast też tych ilustracji jest tyle, że naprawdę taki 3-latek jest w stanie spokojnie sobie tą treść wysłuchać, bo na tych ilustracjach się dzieje mnóstwo rzeczy, tam są te kury przecudne, które ja uwielbiam, te mukle, które się gdzieś tam czają i tam jest jakby, te ilustracje żyją własnym życiem i jakby jest niesamowita przyjaźń tego staruszka z tym kotem Findusem, to jak on się pojawia w jego życiu, jak zmienia w ogóle życie takiego starego kawalera, gospodarza i jaka tam jest po prostu relacja między nimi, dużo takich emocji, no i po prostu ten kot jest tak uroczy, przy tym jest tak zabawna. Przy dwóch seriach z Petsonem Findusem, Minuta koguta i Polowanie na lisa, ja autentycznie po prostu płakałam ze śmiechu, autentycznie, po prostu przy książce dla dzieci poryczałam się ze śmiechu, więc jakby co nie zawsze mi się zdarza, ale jakby ta seria jest naprawdę moją najulubieńszą jeszcze sprzed naprawdę 7-8 lat i teraz do niej właśnie wracam z młodszym synem i bardzo, i nadal mnie bawi, tak, więc to jest ta seria książek, którą czytamy dzieciom i mam wrażenie, że ona się jednak tak do końca nie nudzi, jak wszystkie inne, nie wiem, płcie, czy jakieś tam kicie, kocie, czy inne rzeczy i naprawdę dobrze się przy tym bawimy. Ona ma tę cudowną właściwość, cała seria, że nie, jest pisana dla dzieci, językiem dla dzieci, nie jest niepotrzebnie knajacka. Petson i Findus, seria nazywa się Petson i Findus. Findus to kot, Petson to jest stary, zgryźliwy bohater. Findus też jest bohaterem bardzo ważnym, który mówi i robi różne niesamowite rzeczy. Natomiast nie jest pisana, też część książek jest pisana w taki sposób, że ma rozśmieszyć dorosłych, żeby dorośli się nie nudzili. Zwłaszcza po fali filmów tego typu jak Shrek, powstała też cała masa takich książek, które niby są dla dzieci, ale puszczają cały czas oko do dorosłych. Tu jest oko puszczane do dzieci, ale z taką klasą i z takim wdziękiem, że po prostu bez względu na wiek każdy musi się uśmiechnąć, po prostu nie da rady. No i Niezwykły Święty Bohater to jest też wydanie... A propos... Powiedz. Dwa lata temu weszła do kin Historia Świąt. Weszła. Findusem, tak, więc jest kinowa wersja i ona jest taka, że ten kot był właśnie animowany, jakby reszta bohaterów była prawdziwych i jakby nie rozczarowała mnie, w sensie ja ją oglądałam dwa razy i nie wiem, że teraz jest gdzieś dostępna chyba online na tych wszystkich streamingowych kanałach, można gdzieś... Ona też się pojawia dosyć regularnie przy wszystkich festiwalach filmów dziecięcych, jest powtarzana, nie jest to arcydzieło filmowe, natomiast jest wdzięczna i do obejrzenia. Słucham? Kocha Findusa, to naprawdę można. To nie, to jak się kocha, to się obejrzy. Natomiast, no to powiedz w takim razie o tej grubej wersji Niezwykły Święty Mikołaj. Niezwykły Święty Mikołaj, no to już jest dla troszeczkę starszych, bo to już jest taka grubsza, obfitsza i tu są rozdziały, i to jest już historia cała, tu jest więcej tego tekstu, to jest, tam jest jakby jedna część, to jest jedna historia, tutaj mamy już jakby ciąg wydarzeń. No i tutaj co? Tu jest historia taka, że Findus marzy o tym, żeby spotkać Świętego Mikołaja, takiego prawdziwego, żeby przyszedł do niego Święty Mikołaj. Bo to nie chodzi o same te prezenty, tylko właśnie to spotkanie. No a Petson, no ponieważ tak jakby kocha, a też ma taką żyłkę wynalazcy, no to zamyka się w tej swojej stolarni na dnie i noce i rzeźbi jakiegoś Mikołaja, to znaczy taki prawie robot to ma być, to znaczy coś, co jakby wejdzie, zadzwoni, tam wszystko jest opracowane. No ale przez ten czas, kiedy on konstruuje, to Findus się czuje bardzo samotny, bo rzeczywiście no, nie poświęca mu tyle czasu Petson, co by chciał tego Findus. Ma jakieś oczywiście tajemnice przed nim, więc to się gdzieś tam daje wyczuć. Także też pełna takich napięć, różnych emocji, no różne rzeczy się tam po drodze dzieją, różne przygody, no bo tam zawsze coś idzie nie tak, zawsze coś się wydarza. No ale kończy się bardzo dobrze i z niespodzianką, nie zdradzamy jaką, ale oczywiście... No naprawdę, pięknie się patrzy. Jeszcze tego chciałam, bo zobaczyłam na końcu, że Petson i Findus ma audiobooki, a audiobooki czyta Jerzy Sztur i to jest tak czytane. O, jak to jest czytane. Można, rzeczywiście, bo ja słuchałam i Jerzy Sztur w ogóle nagrywa audiobooki dla dzieci też, więc... To jest
To jest nawet zamek Soria-Moria, który jest dosyć, umówmy się, nie jest dynamiczny, przesłuchany 700 tysięcy razy, czytany przez Sztura, jest znośny, to mało powiedziane, jest po prostu przyjemnością. I to też jest zasługa tych audiobooków, jest taka, że właśnie mój syn, który miał wtedy 3 lata, naprawdę wszystkich potrafił wkręcić, że umie czytać, bo po prostu słuchał audiobooków, przy okazji oglądając książkę, bo Findus był jego ulubiony. I w momencie, kiedy przekręcał strony, mówił z pamięci, tak? Wszyscy myśleli, że czytał, dawali się nabrać, a on po prostu już to znał przez audiobook, który jest rewelacyjny. No to nad Findusem już się żeśmy po prostu tutaj rozpływały. Bardzo polecamy tą całą serię. I teraz jeszcze twoje Hoho, bajkopisa. Hoho, tak, bajkopis Hoho wraca do domu, to jest tak naprawdę tutaj trochę, nie ma tych świąt, tu jest zima i jest renifer, no i to jest to, co nas tutaj przy tych świętach jakby trzyma, natomiast na pewno jest to bardzo wzruszająca i taka piękna i ciepła historia przyjaźni dziewczynki z reniferem i w ogóle takiego życia w Laponii, bo to jest historia Lapończyków Samów, najstarszych mieszkańców Laponii, o tym, jak renifery wędrują zimą z północy na południe, no ale ten jeden renifer po tym, jak się tak bardzo zaprzyjaźnili, to był ten jeden przypadek, który wrócił na tą północ, to był pierwszy taki przypadek, który gdzieś tam zimą rzeczywiście nie wyruszył, znaczy on wyruszył w tą podróż, ale zawrócił, żeby jednak być tą swoją dziewczynką. No i generalnie też taka, te wszystkie nazwy, tak, morożka, czyli malina arktyczna, przysmak w Skandynawii, dużo takich, wiecie, te tipi, w których mieszkają, także jesteśmy w takim, naprawdę przenosimy się tak bardzo przyjemnie, nienachalnie, że tak powiem, czasem w tych książkach wszystko jest takie, że jakby gdzieś tam na siłę chcą nas wcisnąć, a tutaj my naprawdę czytając to tam jesteśmy, tak, czuję się po prostu ten skrzypiący śnieg pod butami, to zimno, które tam jest, nie wiem, ten klimat tych reniferów, te ilustracje są właśnie ręcznie malowanymi akwarelami. I jakby sama historia tej przyjaźni, tego jak on wyrusza, ona mu daje taki szalik i później się okazuje, że ktoś znajduje ten szalik, a ten renifer wraca. Także taka bardzo przyjemna o przyjaźni, o szacunku do zwierząt, o naturze i o takim zupełnie innym, dalekim dla nas świecie, tak? Trochę o tej Laponii, jeżeli dzieci pytają o świętego Mikołaja, to też możemy powiedzieć, że jest z Laponii i to jest to miejsce, gdzie jest Hoho. Także to jest takie moje tegoroczne nowe odkrycie, to Hoho, chociaż nie jest to najnowsza książka. Lecimy dalej, ja muszę się tylko podłączyć, bo coś mi tutaj krzyczy, że... To ja zacznę od razu mówić o Bożym Narodzeniu Krowy Zosi. Nie jest to, jeżeli chodzi o krowie historię, bo tych krów, bohaterek, książek jest na rynku trochę, to Krowa Zosia chyba jest najmniej znana. Ja gdzieś ją wystawiłam, już nie będę po nią sięgała, natomiast Krowa Zosia chciała być w orkiestrze, co jest bardzo istotne, natomiast Krowę Zosi do żadnej orkiestry nie chciano, bo coś wiecznie w każdej do żadnej orkiestry nie pasowała. Więc w poprzedniej części Krowa Zosia założyła własną orkiestrę, do której należą zwierzęta, które nie pasowały do żadnej innej orkiestry. Niska żyrafa i tak dalej. Każde jakoś tak nie mogło się dopasować w swoim gatunku, założyli własną orkiestrę. I teraz w Bożym Narodzeniu Krowy Zosi, Krowa Zosia wraca do rodzinnej miejscowości na Wigilię i nie może. A nie może dlatego, że zepsuł się samochód. No i pojawia się Amant. Amant, który Krowę Zosię zawodzi, jest to klasyczny romans. W dodatku ktoś stoi tej miłości na przeszkodzie. Nie wiemy kto. Ktoś psuje samochód Amanta, ukochanego Krowy Zosi, i on nie dojeżdża na Wigilię.
Więc oczywiście jest to książka dla młodszych dzieci, wszystko dobrze się kończy, a w dodatku, jeżeli uważny widz przygląda się obrazkom, słuchając tego, co czytają dorośli, to odkryje, kto się wykrada i z zazdrości psuje coś w samochodzie ukochanego Zosi. Więc oczywiście wszystko kończy się dobrze, Wigilia też się kończy dobrze, wszyscy razem kolędują, no poza tym jednym niezadowolonym z życia przyjacielu, który liczył na płomienny romans z Zosią, ale Zosia się zakochała w kimś innym. Więc jeżeli ktoś chce romansy i ma dosyć na Netflixowych Dasza i Lili, ale chce właśnie świąteczny romans, to jest to romans w wydaniu dla trzylatków. Bywają książki, znaczy nie jest to książka zła, jest zabawna, cała seria jest bardzo przyjemna. Myślę, że ona nie jest tak zabawna, jeżeli czy tak ciepła i nie ma tej warstwy ilustracyjnej aż tak bogatej jak o krowie Matyldzie, natomiast jej przesłanie też jest inne, bo to cały ten koncept, że jest to orkiestra zwierząt, które nigdzie indziej nie pasowało, a tutaj odnoszą sukces tworząc własną orkiestrę, jest niezwykły i tutaj warto nad tym się pochylić. Anita zniknęła podłączając się gdzieś, więc ja opowiem tutaj są opowieści z Doliny Muminków, bardzo ładnie wydane i Wigilia w Dolinie Muminków. Moją propozycja jest też taka kompletnie nawet nie świąteczna, ale zdecydowanie zimowa. To jest Zima Muminków i generalnie w moim domu święta to nawet nie jest czytanie, czy ten okres grudniowy to nie jest czytanie tylko książek świątecznych stricte, chociaż oczywiście też i bardzo dużo, natomiast jest to też taki czas, kiedy wracamy do klasyki. I klasyki, którą gdzieś tam przypisujemy tym okolicom świątecznym, czyli na przykład Dziadek do Orzechów, którego co roku czytamy. I robimy teatrzyk, wycinamy własne figurki czy myszki i tak dalej i sobie odgrywamy różne sceny, co bardzo polecam, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy nie można się udać na balet na żywo, natomiast można w internecie, wiem, że ma być transmisja, to nie jest to samo, no ale zawsze jest to jakaś przyjemność. Wracamy do Muminków zawsze, bo Muminki to są książki filozoficzne i książki dla osób w każdym wieku i każdy, kto znaczy ludzie się dzielą na tych, co kochają Muminki, na tych, co za Muminkami nie przepadają. No my jesteśmy w tej drużynie, która Muminki kocha, więc w Zimie Muminków mamy i psa, który chciałby być wilkiem i wyje, żeby być z wilkami, ale potem się ich boi. I wiewiórkę, która tak się zapatrzyła na zimę, że zamarzła. I mamy zwierzątka, które się były samotne, ale zbierają się razem. I mamy bukę, która chce się ogrzać. I mamy tyle tematów do rozmowy i do myślenia, że starcza na wiele, wiele wieczorów i na wiele rozmów. Tutaj się, tak, pojawia się Tutiki, to pojawia się niezwykle ciekawe oczywiście gdzieś tam te rysy, kto czytał biografię Tuwę, to wie, jak bardzo to czasami odzwierciedla gdzieś tam jej wyobrażanie, też jej dzieciństwo, jej dorosłość. Ja kocham Tuwę dla dzieci, przeczytałam z uwagą ileś jej książek dla dorosłych i żadna z nich nie złapała mnie tak za serce, jak wszystkie części o Muminków, których ona w pewnym momencie miała dosyć, no ale to już jest inna historia. To co, przejdziemy za chwilę jeszcze do kolejnych książek i do prezentacji, natomiast właśnie przy okazji tej całej literatury skandynawskiej, to chciałam pokazać książki, które są doskonale znane i moje wcale nie są specjalnie nowe wydania, to jeszcze nowsze, ale to jeszcze jest moje dzieciństwo.
Oczywiście, gdzieś tutaj też ze mną jest to piękne wydanie dzieci z Bullerbyn, Boże Narodzenie w Bullerbyn, bo w pewnym momencie zaczęto właśnie wydawać fragmenty tematycznie dzieci z Bullerbyn, jest też Dzień Dziecka. One są pięknie wydane, ilustrator jest ten sam. Natomiast my przy okazji dzieci, przy okazji świąt lubimy wracać do i zaglądać, co robią bohaterowie naszych ulubionych książek. I lubimy tutaj, nie wiem, czy pamiętacie, czy Państwo pamiętają, w Dzieciach z Bullerbyn robiło się pierniczki w kształcie świnek, na szczęście, i wszystkie dzieci się tłukły. Więc my, nie mając wykrawaczki, zawsze co roku próbujemy w kształcie świnki, próbujemy świnkę dociąć z własnych jakichś zasobów. Ona nigdy nie wygląda tak jak świnka, ale w sumie nie o to chodzi. W Dzieciach z Bullerbyn jest te cudowne sceny lepienia lampionów ze śniegu, bardzo popularne. No, w tej chwili niestety w tej części Polski możemy liczyć tylko na śnieg w wydaniu Anity, ale jeżeli ktoś jest z południa, albo wyjedzie, albo cudem spadnie chociaż gram śniegu, to sprawdźcie i zobaczcie, jak pięknie wieczorem wygląda latarnia taka śniegowa, jaką robią dzieci w Skandynawii. To jest prześliczne wyobrażenie. My wracamy też do jednej z ulubionych książek mojego dziecka, czyli do Madiki. Tutaj w tym wydaniu, bo to jest podwójne wydanie obu tomów o Madice, są dwie wigilie. W jednej z nich Madika się dzieli ze swoją wcześniejszą wroginią, a teraz już przyjaciółką, swoim prezentem świątecznym. Natomiast to, co my zapamiętamy i zapamiętałyśmy i do czego wracamy chętnie, to opis, jak Madika z tą rodziną je, co też jest zwyczaj chyba skandynawski, na pewno się pojawia w wielu książkach dla dzieci, chleb do macza wyważa z szynki. I Madika mówi, że ona w sumie nie lubi tego, w sensie nie smakuje jej, ale sam fakt, że ona jest całą rodziną, to jest oczywiście dla niej wspaniałe. I to się celebruje. Więc tych takich książek zaglądania u nas to są Zaczarowane baletki, jak siostry Fossil spędzają święta. To są też próby robienia, jeżeli w książce naszej ulubionej są jakieś opisy ozdób, to no nasze choinki nigdy nie wyglądają tak, że jak z supermarketu, czy robione przez Melanie Trump. No, są obwieszone różnymi rzeczami bardziej przypominają te robione przez Petsona i Findusa, ale potem te zabawki, te rzeczy, które są robione zupełnie niewprawnie, są przechowywane pieczołowicie do kolejnego roku i nie można ich ruszyć, co bardzo Państwu polecam, bo to wcale nie musi być wszystko ładne, a jeżeli w salonie ma być jedna ładna choinka, to gdzieś na tyłach można ukryć takiego domowego drapaczka, który po prostu jest dla tego, żeby przyjemnie spędzić razem czas. Więc mamy Dzieci z Bullerbyn. Ty pokazałaś, właśnie mamy to wydanie Boże Narodzenie w Bullerbyn i ja też mówiłam tak, że jest, i ty masz swoje Dzieci z Bullerbyn. Dzieci z Bullerbyn są, no tak, są klasyką samą w sobie. U nas w tym roku też już dochodzą takie książki jak Tolkien, którego nagle się w święta trzeba przeczytać, Opowieści z Narni, i generalnie okazuje się, że w grudniu jest boom na to, żeby nadrobić albo wybiec kilka lat do przodu i poznać całą klasykę literatury. Widocznie to jest taki okres, kiedy trzeba. Więc to nie muszą być książki świąteczne, chociaż o tych też będziemy jeszcze mówić. No teraz będzie jeszcze lepsza okazja, bo te ferie świąteczne będą bardzo długie, więc będzie bardzo dużo czasu na to czytanie. Jest też Tolkien dla dzieci oczywiście, mamy Pratchetta, Pratchett nie jest klasyką literatury, ale jest parę dobrych rzeczy, które warto przeczytać. I my mamy potem kolejną, klikniesz?
bo tak, mnie się tak. nie klika. O, i już ktoś pytał, czy będziemy o tej książce mówić. Tak, my nawet bardzo dużo o tej książce sobie gdzieś tam rozmawiałyśmy i się sprzeczałyście, na która o niej będzie mówić. Więc właśnie idą święta. I proszę Państwa, jeżeli Państwo chcą, idą święta, to trzeba szukać teraz, dlatego że ja sobie zamówiłam niedawno, nie na stronie wydawnictwa, tylko w dyskoncie, i nie jest wcale łatwo tym znaleźć. Ale małe księgarnie jeszcze mają. Nie wiem, czy mnie. I proszę zaglądać. Tak, no ja nie, teraz się nie wybierałam nigdzie poza dom, natomiast więc musiałam szukać w internecie. W małych księgarniach proszę dzwonić, szukać i próbować zamawiać. Jest to wydanie uzupełnione, bo są dwie okładki, prawda? To jest, nie pamiętam koloru poprzedniej, chyba czerwone. Czerwona. Natomiast to jest troszeczkę powiększone, są informacje o Hanuce, są takie też troszeczkę popkulturowe. No i są to informacje z całego świata, jak się spędza święta. Także kiedy się w krajach, które są kompletnie niezwiązane z kulturą, takich jak Japonia, gdzie to jest po prostu wydarzenie komercyjne, są takie wydarzenia, które są, czy tradycje z Meksyku. To, że oczywiście w Laponii i w Finlandii Święty Mikołaj w ogóle nie przynosi prezentów i to w ogóle nie jest on. Święty Mikołaj jest dla turystów i dla tych, co się nie znają, tam ktoś inny te prezenty zdecydowanie przynosi i inaczej wygląda. No i właśnie i to o tańcu w kościele i o tym, jak w różnych krajach te święta się obchodzi. I tutaj jest, to w zasadzie nawet nie jest książka dla dzieci, znaczy dla dzieci też, ale jest to też super książka dla dorosłych i sprawi na pewno przyjemność nie jednej osobie starszej, ale też jest to dobra książka potem, żeby zahaczyć o jakieś warsztaty międzykulturowe, jeżeli chce się pokazać troszkę, jak to na świecie wygląda. Też co się obchodzi w grudniu, bo trzy największe religie w grudniu na ogół jakieś święto mają i bardzo blisko siebie, a czasami się zdarza, że święta muzułmańskie, no Hanuka zawsze jest bardzo blisko i Boże Narodzenie są tuż obok siebie i rzeczywiście można świętować cały miesiąc wspólnie. Tutaj jest troszkę więcej o kulturze. Nie wiem, Anito, chcesz coś jeszcze dodać, bo my sobie dyskutowałyśmy offline, a jak to jest teraz? Coś zagłuszyłam. No na końcu jest słowniczek. Wesołych Świąt w pięciu językach. Święty Mikołaj, czy jest Świętym Mikołajem, czy jest, nie wiem, czy jest Dziadkiem Mrozem, tak? Też w 10 językach, jak to, gdzie, u kogo występuje. O chińskim Nowym Roku. O tym, kiedy są, no to co już mówiłaś, tak naprawdę o wielokulturowości, tak? Ale też o tych wszystkich tradycjach. Dla mnie też ciekawe, bo my dużo czytamy tych skandynawskich serii, nawet tych adwentowych, o których za chwilę, i tam jest na przykład to święto tej świętej Łucji, tak? Więc nie wiedzą, my tego nie obchodzimy, więc tutaj też jest jakby skąd to święto światła i także dużo, dużo. No i też taka popkultura na zasadzie Kevin Sam w domu, Last Christmas i te wszystkie hity i przeboje, także też takie taka współczesna popkulturowa wiedza, która już w sumie tak weszła na co dzień, więc też gdzieś tam można o to zahaczyć. Dla mnie fajna taka inspiracja, ona też ma w ogóle, jest przepięknie wydana, ma śliczną okładkę taką tutaj połyskującą. I dla mnie to jest też bardzo ciekawa propozycja na taki prezent, jak czasami mamy tak zaprzyjaźnione rodziny, tak? I teraz nie chcemy każdemu dziecku po kolei czegoś prezentować, a dla dorosłych jeszcze znowu i tak dalej, z jakimś drobiazgiem. I ta książka załatwia jakby prezent dla całej rodziny. Robimy dedykację dla całej rodziny i myślę, że to jest taki wspólny czas i pięknie wydana, także prezent idealny. I oczywiście mnóstwo inspiracji, co można robić, też przedłużające się ferie. Natomiast ty masz jeszcze jedną książkę do pokazania, którą można kupować w ciemno wszystkim na prezent, prawda? Tak, ja do niej przeskoczę teraz, aczkolwiek nie mam jej fizycznie i to właśnie chyba dlatego, że ja ją miałam i po prostu chyba natrafiła się okazja, że trzeba było komuś podarować i po prostu ją wykorzystałam. Jeżeli ktoś dostał kiedyś od Anity
To była ta, którą mogłam dzisiaj pokazać. Oczywiście ani to nie żałuję, że dała Państwu ten prezent. Jak jest realnie książkami gdzieś tam na lewo i prawo, więc jakby okej. Okay. Natomiast to jest Malina Przyśluga, to jest wydawnictwo Taszka, takie małe wydawnictwo rodzinne. I Malina Przyśluga, która też pisze sztuki teatralne dla dzieci. I to jest piękna taka też historia, właśnie też dokładnie na prezent dla całej rodziny. Takie folklorystyczne ilustracje, trzykolorowe, granat, złoto, srebro. To jest inna zupełnie historia. To jest, znaczy my mam wrażenie, że wszystkie pokazujemy trochę tego typu inne, na zasadzie, że nie takie przelukrowane i przesłodzone, ale to, co jest dla mnie tutaj ważne, to jest taka bez patosu, bez takiego typowego spojrzenia na święta, tak? To są święta z perspektywy na przykład igły na choince opisywane, albo z perspektywy brody Mikołaja, albo z perspektywy, nie wiem, płatków śniegu, czy jakby takich abstrakcyjnych zupełnie zjawisk, z perspektywy karpia na przykład, to jest bardzo ciekawa perspektywa. Ale krótka. Tak, i to są i opowiadania, i takie scenki dramatu, takie scenki teatralne, i jakieś krótkie wiersze. Boże, boję się, że mi zaraz coś tutaj router zrzuci, ten elfie. Ale bardzo duże poczucie humoru i też takie mrugnięcie oka, to znaczy i do dzieci mrugnięcie oka, i do dorosłych. Ja Malinę Przyśługę lubię z tej serii Ziuzia i w ogóle z wielu innych też wydawnictwa Taszka Pozycji, więc jakby to była dla mnie oczywistość, ale też piękne to wydanie i piękne ilustracje, dlatego bardzo bardzo polecam. I właśnie Puste miejsce to jest też sytuacja, to jest broda Mikołaja, w której jest, słuchajcie, wszystko, wszystkie resztki pączków i tak dalej. Także kolejny taki na zasadzie prezent dla rodziny. Nie wiem, czy ona jest jeszcze dostępna, ale jeżeli gdzieś znajdziecie, czy nawet w jakiejś małej księgarni, bo one naprawdę mają moc, a mają teraz gdzieś tam trudne czasy, więc warto wspierać, też mówię z takiej swojej solidarności, te małe księgarnie, gdzie można też zamawiać na telefon, więc nie trzeba gdzieś tam wychodzić z domu, bo tam czasem jak czegoś już nie ma w hurtowni i w dużych dyskontach internetowych, to jest szansa, że gdzieś tam na dnie takiej czy innej księgarni w jakimś regionie w Polsce ona będzie i przyślą wam do domu. A tak jaką warto mieć, i jak mają więcej, to bierzcie więcej, bo na pewno rozdacie. To moja rada, bo ja potem nie mam, jak rozdaję. Tak, to jest kryminał dla dzieci w wieku 9+, tak twierdzi strona internetowa wydawnictwa. I ja mam z tą książką kłopot, to znaczy z jednej strony bardzo, bardzo się cieszę, bo po pierwsze cieszy mnie to, że w ogóle się pojawiły polskie kryminały dla dzieci, a ten jest taki bardzo łatwo przystępny dla troszkę starszych, no ale na fali tłumaczeń z literatury skandynawskiej, fajnie, że jest odpowiednik gdzieś tam z polskim akcentem i kontekstem. Natomiast ja nie jestem fanką języka tej książki. On jest taki trochę udawany, że dzieci niby są bardzo mądre, ale ciągle piszą, że czegoś nie rozumieją. Taki trochę bardziej chyba dla rodziców, z perspektywy rodziców, więc nie jest moim ulubionym sposobem pisania. Natomiast jest, kto ma być zły, jest zły, kto ma być dobry, jest dobry. Staruszka, która przez kilka pokoleń obdzieliła piernikami i sympatią, i miłością, i ścierką po plecach, jak trzeba było, dostaje dom wyremontowany tak, jak był powinien. Część złoczyńców się nawraca, a nawet jest romans z bibliotekarką. Ja nie wiem, ostatnio co czytałam książki dla dzieci, to jest po prostu, nie wiem, co się dzieje. Natomiast jeżeli chodzi o biblioteki, ty wcześniej mówiłaś, że świeczki można dawać. Dzisiaj odkryłam, że można kupić świeczkę o zapachu biblioteki. Więc jeżeli zamkną Państwo biblioteki i będzie kolejny lockdown, to można sobie po prostu zapach biblioteki przynieść do domu. Jest coś takiego, natomiast Banda z Bury jest taką, no dla troszkę starszych dzieci jest to już taka nie za długa książka, pewnie na dwa wieczory dla człowieka 9-letniego lub jeden wieczór, do przeczytania, do wypożyczenia, zacna pozycja, natomiast kolejna, która jest, to jest absolutna perełka i ona chyba nawet nie jest dla dzieci.
To jest Wigilia Małgorzaty, wydawnictwa Dwie Siostry. Jest to książka, którą można czytać w sumie w każdym wieku. Jeszcze pokażę taką może bardziej, nawet sobie zaznaczyłam już ostatnie, jedną z ostatnich ilustracji. Ja muszę zrobić, tak muszę zrobić, żeby było widać, co tam się w tej Małgorzacie dzieje. Małgorzata zapomniała, że się trzeba troszkę cieszyć życiem i w związku z tym, że się zestarzała i osamotniła, i z dziećmi ma rzadki kontakt, nie wychodzi, sąsiadów unika, świąt w sumie nie obchodzi, szura kapciami, bo się boi przewrócić, bo nikt by jej nie znalazł. Taka jest jej rzeczywistość. Jest osobą, która wieczorami wspomina tych, których straciła, którzy gdzieś tam odeszli przez te wszystkie lata. I myślę, że każdy z nas pewnie w życiu poznał taką Małgorzatę albo ma w rodzinie. I nagle ktoś dzwoni do drzwi, bo osobom, które są gdzieś tam niedaleko się zatrzymały, zepsuł się samochód w samą Wigilię. I te osoby nawet niczego za dużo od niej nie chcą, chciały tylko zadzwonić. Nie ma tu żadnej większej interakcji między nimi, bo Małgorzata się oczywiście boi do domu wpuścić obcych. Ale coś w nich takiego jest i z tym, że próbują ocalić tą swoją Wigilię, puszczając kolędy w samochodzie, czekając na kogoś, kto im pomoże, że Małgorzata sobie przypomina, że bojąc się śmierci, tego co się wydarzy, zaczęła bać się życia i że musi coś w sobie zmienić i zaczyna wychodzić do ludzi. Nie spotyka ich, ale to nie jest, ale żegna ich z uśmiechem, ich odjeżdżający samochód. Jest to po prostu przepiękna opowieść przypominająca o tym, co jest ważne, ale też pozwalająca nam zwrócić uwagę na te osoby, które są czasem zgorzkniałe, osamotnione gdzieś w naszym życiu czy w naszych rodzinach. Więc bardzo polecam Państwu tę książkę i wszystkim trochę starszym, a młodzi jak czytają, nie wszystko rozumieją, nie ma tam nic takiego, czego nie dałoby się dzieciom przeczytać czy wytłumaczyć. Więc to może być dla osób w każdym wieku, natomiast myślę, że kiedy ma się tą perspektywę już naszą, to ona potrafi rzeczywiście zrobić takie, dać nam dużo do myślenia. Natomiast odchodząc już od tych książek dla dorosłych, mamy cały ogromny nurt książek adwentowych. Ja mam jedną nie z tego wydawnictwa, o której chcę opowiedzieć. Nawet się bez żadnej kłótni zgodziłyśmy się, że Hura są święta z tych wszystkich są najlepsze, więc Hura są święta, zostawiam tobie, Anito. Nie no, myślę, że razem powiemy o Hura są święta. To może ja tylko w skrócie powiem o tych wszystkich innych. Generalnie to jest seria wydawnictwa Zakamarki, bardzo ładny, taki kwadratowy, duży format. I tych tytułów jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem, bo teraz jest nowa. No to osiem. Nie, siedem, dobra, bo tak, bo jest prezent dla cebulki i to jest wszystko skandynawska seria, dzieje się gdzieś tam, nawet szwedzka chyba, wszystko się dzieje, zdaje się w Szwecji, chociaż już nie jestem pewna, bo niektóre czytałam naprawdę dawno. 24 rozdziały z takim przesłaniem, że czytamy w czasie adwentu jeden rozdział dziennie. Komu się to udaje, to się udaje. Mi się czasem udaje, no teraz nam się udaje, przyznam, że najnowszy tytuł, oczywiście dzisiaj jest dziewiąty i dzisiaj będziemy czytać dziewiąty rozdział, ale tak różnie nam to wychodziło w życiu. Prezent dla cebulki o tym, że chłopiec marzy o dwóch rzeczach, o rowerze i o tacie, którego nie poznał. Ciekawa, wzruszająca, one generalnie wszystkie są gdzieś tam wzruszające i z takimi bardzo dużą dawką emocji, bo w skandynawskiej literaturze ten punkt widzenia dzieci ja uwielbiam, tak? Ja uwielbiam te serie, gdzie rzeczywiście i te tytuły szwedzkie czy norweskie, gdzie naprawdę ten autor tak bardzo empatyzuje z dzieckiem i z jego uczuciami,
że naprawdę się dzieci w tym odnajdują, lubią, po prostu też te książki są lubiane, bo naprawdę się z nimi utożsamiają. To prezent dla Cebulki. Grudniowy gość o chłopcu z innego kraju, który spędza święta z główną bohaterką, tak? To jest jej kuzyn, który stracił rodziców i spędza z nimi święta. Zawsze jest gdzieś jakaś generalnie dramaturgia tego całego wydarzenia. Kosmiczne święta o dziewczynce, która marzy o przyjacielu, przyjaciółce i pojawia się taki trochę kosmiczny przyjaciel, więc trochę powiedziałabym science fiction. Wierzcie w Mikołaja mi osobiście podobało się najmniej i trochę chyba jest już dla dzieci starszych w takim sensie takich, które już nie wierzą w Mikołaja, i bo jakby tak, i no chyba takich, które już wiedzą, jak to jest z tym Mikołajem. Tak? Myślę, że jeżeli są młodsze i też chcemy w nich jeszcze podtrzymywać na przykład taką wiarę, to nie bardzo, bo tam jest taka, zostaje zdemaskowany trochę, tak? Też trochę z takim wątkiem, z dreszczykiem. No właśnie o tym, jak trochę święta są zagrożone w takim sensie, że ludzie przestają wierzyć w Mikołaja, tak? I co za tym idzie, i co się tam gdzieś tam w tych 24 rozdziałach dzieje. No i są święta dzieci z dachów, które chyba są z tego, co tak gdzieś widać w blogosferze, najbardziej lubiane i zachwalane. O dzieciach, które uciekły z domu dziecka, ja jej nie mam, ale też miałam, więc nie wiem, gdzie zaginęła w akcji. Została na prezent po prostu. Ale mi książki też czasami giną. Natomiast rzeczywiście Hura są święta, to jest ta ulubiona, przy której się i ześmiewałam, i było bardzo dużo takiego filozofowania, którego ja lubię też, które lubię w tych książkach. Ona jest bardzo refleksyjna, tutaj też nie pojawia się wprost koncepcja religijna, oni się zastanawiają cały czas, o co w zasadzie chodzi, kto tym rządzi, czym jest dusza na swój własny sposób, czy kim jest Bóg, w sposób taki bardzo, bardzo prosty i bardzo uniwersalny, pasujący w zasadzie do każdego, czy do większości światopoglądów można sobie dopasować. Więc jest to z bardzo dużym wyczuciem, bardzo delikatnie zrobione. Tak, jest też no, dosyć abstrakcyjna, bo generalnie historia jest taka, że gdzieś tam prosiak ucieka przed zestrzeleniem chyba, tak, przed polowaniem do takiego starego domu, gdzie spotyka kotkę i oni razem jakby się gdzieś tam zaprzyjaźniają i postanawiają urządzić, zorganizować sobie święta według takiego poradnika, który gdzieś tam znajdują, święta w naszym domu, znajdują książkę, no i krok po kroku będą organizować święta według tej książki. Tych zwierząt przybywa, nie wiadomo skąd, tam też jest kwestia myszami, która była po prostu, ja gruchnęłam śmiechem, jak była kwestia Peterson czy Anderson, jakoś tak. Tego nie można zdradzić, to trzeba po prostu... Nie, to trzeba... Ale jest też kwestia wzięcia odpowiedzialności za cudze dzieci, bo się nasz główny bohater, prosiak, zakłada rodzinę z ciężarną, tak, z ciężarną warchliczką, zostaje ojczymem, a potem przybranym dziadkiem i generalnie jego rodzina powiększa się, a on postanawia to wszystko wziąć na klatę i wychować. Więc gdzieś tutaj dużo wątków, ale też dużo ciepła, nie przesłodzone. Te ilustracje są jakie są, to znaczy one nie miały być słodkie i nie miały być rozczulające. Nie są też takie mocno dla dorosłych, bo czasami te mamy wiele książek, które podobają się dorosłym i dostają wiele nagród, ale nie podobają się dzieciom. To taka nie jest. Te kresy, myślę, że one są po prostu w sam raz. Śmieję się, bo czytałam ją właśnie te kilka lat temu i teraz sobie przypominam to wszystko i muszę ją przeczytać jeszcze raz. Nie, no to jest po prostu dobra książka. Jest naprawdę świetna. I jest właśnie też z tego cyklu, że dobrze bawią się dorośli przy czytaniu. I to jest bardzo ważne. Tak jak czytamy dzieciom i my się przy tym dobrze bawimy, to po pierwsze my ich gdzieś tam zarażamy do tego, bo oni czują, że my się naprawdę przy tym dobrze bawimy, że to nie jest udawane. A z drugiej strony no, też spędzamy miło ten czas, nie zmuszamy się do tego, tak? Czasem nie przeczytamy nic dla siebie, a możemy się naprawdę dobrze bawić. No i tegoroczna pozycja, jak ratowaliśmy Wigilię, no to tak jak mówię, nie opowiem w całości, jesteśmy na dniu 9, dziś będzie czytane. Tak, i to jest, tutaj dzieci są w zerówce, tak, Tim jest w zerówce, generalnie mają w klasie w zerówce w swojej taki adwentowy kalendarz i codziennie jedno dziecko losuje patyczkiem, które zrywa kartkę z kalendarza. No, Tim strasznie chce, żeby jemu przypadł ten 24, no pani mówi, że jeżeli ten 24 gdzieś tam, że co by się stało, gdyby ten 24 zginął, no na wino nie byłoby świąt, no i się okazuje, że jakimś dziwnym trafem ten 24 gdzieś tam z przyczyn
gdzie Tim się do tego gdzieś tam przyczynił, no rzeczywiście coś się z nim dzieje, więc oni muszą te święta ratować, bo wszystko wskazuje na to, że coś się rzeczywiście zaczyna pomału wydarzać takiego, że może tych świąt nie być, no ale nie wiem, jak to się zakończy tak do końca, bo no mówię, jesteśmy na 9 dniu, więc jeszcze trochę przed nami. Znaczy, oczywiście zaglądałam na koniec, więc wiem, że zostałam się odbędą te święta. Coś tam będzie, ale jakby... O co tam dokładnie, jak to zajdzie, to nie wiem, natomiast to, co jest, znowu podkreślam w tej szwedzkiej literaturze i szczególnie, znaczy w tych seriach zawsze, to jest ta perspektywa dziecięcych uczuć i emocji, tak? To znaczy, że rzeczywiście dla niego to jest dramat, to znaczy on najpierw bardzo chce tą kartkę i ma ogromny zawód, że wylosował tam chyba 2 grudnia już od razu i już wie, że nie będzie miał tej 24 kartki. A z drugiej strony potem te obawy, te lęki, ta przyjaciółka, która się pojawia i mówi, ja ci pomogę, ja z tobą będę, przejdziemy przez to razem, uratujemy święta, tak? Więc ja bardzo lubię, kiedy jest dużo takich właśnie pozytywnych emocji w tych książkach, takich naprawdę z perspektywy dziecka, tak? Że to się tak naturalnie w to wchodzi, tak naturalnie się to czuje, tak? Że to nie jest takie gdzieś tam sztuczne. Także zerówka, więc myślę, że naprawdę ten wiek taki 5 spokojnie. Te inne właśnie, tak jak mówiłam, w zależności od wieku. No wierzcie w Mikołaja pewnie dla trochę starszych, święta dzieci z dachów myślę, że też, bo tam jest dużo też takich trudnych sytuacji, oni uciekają z domu, poznają bezdomnego, który ten bezdomny też się kimś tam okaże, no. Generalnie ciekawe, bo to są 24 rozdziały, one są naprawdę krótkie, bo to są takie 2 strony na ogół, a 4, 2,5, a to jest taka wartka akcja, wciąga, ciągle się jest ciekawym tego następnego dnia. A jeszcze jak się tak zakłada, że rzeczywiście czytamy dzień po dniu, no to napięcie tak rośnie, więc bardzo przyjemnie się to czyta. No ale myślę, że jeżeli nie zdążyliście, to spokojnie, nie zdążyliście od 1 grudnia, to spokojnie można to sobie przy tych naszych długich feriach nadrobić, czytać sobie w każdy dzień ferii zimowo-świątecznej. Na pewno warto wybrać sobie tylko po prostu swój ulubiony, tak? Na stronie Zakamarki zobaczyć po prostu, która nam podpasuje, czy właśnie szukamy czegoś z dreszczykiem, czy bardziej szukamy czegoś humorystycznego, emocje będą wszędzie. Tak, no i ja właśnie tutaj mam jeszcze jedną, tym razem to nie jest wydawnictwo Zakamarki, które przez jakiś czas miało chyba monopol na te skandynawskie adwentowe książki. Kolejną pozycją to jest pozycja Śnieżna Siostra i tym razem to jest wydawnictwo literackie. Szczerze mówiąc, no przyjęłyśmy taką konwencję, że wpisujemy wiek, więc ja wpisałam 7+. Ja nie wiem, czy 7+. To znaczy, myślę, że że to jest dobra książka dla dzieci od 7 lat, aczkolwiek moje dziecko, które nie lubi stresowych sytuacji, powiedziałoby, że jeszcze nie dziękuję, więc jest to książka, którą przeczytałam sama. Główny bohater ma lat 10 i być może to jest kluczem. Natomiast jest to książka, która tak jak większość tych adwentowych, porusza jakiś trudny temat do przemyślenia. Tym razem jest to temat śmierci rodzeństwa. Julian traci starszą siostrę, w dodatku traci ją, bo ta jego cudowna, wesoła, żywiołowa siostra najpierw staje się bardzo smutna i opryskliwa, a potem chudnie i on nie wie, o co chodzi, trafia do szpitala. Więc tutaj jest mnóstwo niedopowiedzeń, aczkolwiek dla nas jest to oczywiście jasne, co się może wydziać. No i nic nie zapowiada, że w jego domu będą święta. Rodzice nie są gotowi na to, żeby obchodzić i przygotowywać cokolwiek. On próbuje i w pewnym momencie poznaje dziewczynkę. Dziewczynkę, która ma na imię Hedwig, która zabiera go do jakiego, jest owiana oczywiście całą taką, o tym jest otoczką tajemnicy, coś się dzieje, on nie wie, kim ta Hedwig jest, zaprzyjaźnia się z nią bardzo. No właśnie, i tutaj kim jest Hedwig, nie zdradzę, bo jest tutaj cała druga opowieść, którą warto usłyszeć o stracie i o godzeniu się z nią. Święta się oczywiście odbywają, dlatego że dzieci, czyli Julian i jego młodsza siostra postanawiają, że jednak te święta muszą być i że rodzice muszą się pożegnać w jakiś sposób, na tyle, na ile potrafią i oni sami muszą się pożegnać ze siostrą. Więc o tym żegnaniu i o tym, co to żegnanie znaczy. To jest książka, która nie jest łatwa, natomiast dla dziecka, natomiast myślę, że jest to książka bardzo wartościowa, po prostu. Więc gdzieś tę pozycję przy tej okazji lub przy każdej innej warto gdzieś tam w tyle głowy mieć.
No właśnie, i czy my coś jeszcze mamy, Anito? To znaczy, wiesz, ja jak dzisiaj skończyłam prezentację, to oczywiście zobaczyłam wszędzie indziej znowu jeszcze gąskę zuszy. Nie, no ja też wiesz, sobie przypomniałam oczywiście milion tytułów, o których chciałam, ale proszę Państwa, to jest tak, że niestety jak ja się spotykam z Anitą, my się musimy unikać, to znaczy my spotykamy się na 5 minut i po 2 godzinach nadal gadamy o książkach, która co ma i co kupiła i czyta. I nawet nie jest to Dostojewski, po prostu cały czas gadamy o książkach dla dzieci, więc to jest gdzieś tam nasza pasja i nasza miłość. No dobrze, no, prezentacja nam się kończy. Może czegoś nie powiedziałyśmy, na przykład co Państwo znacie i chcecie powiedzieć, co Wy macie takiego, czego tu nie było, a jest naprawdę świetną świąteczną pozycją i warto, bo albo o niej zapomniałyśmy, albo odkryłyśmy ją po czasie i już nie dodałyśmy, bo ja tak zawsze mam, albo po prostu nie znamy, bo też tak się dzieje, to nie jest tak, że znamy. Dzieje się, tak. Więc może, wiem, że teraz jest jeszcze z Dwóch Sióstr nowa książka, którą właśnie widziałam w księgarni, ale za późno się zorientowałam po prostu, bo ja nie mogę też za długo przebywać w księgarniach, to też jest bardzo niebezpieczne, więc jak wyszłam, to potem mówię, dlaczego ja tego wcześniej nie zauważyłam, także wiem, że jest też z Dwóch Sióstr dla takich młodszych dzieci, no ale się nie zapoznałam, więc też nie mam, ale może coś jest, co polecać. Tak, no na pewno są, oczywiście na pewno z serii Basia jest, na pewno przy Albercie da się znaleźć, Albert w ogóle jest dobrym przecież tematem, tutaj jest, wtedy jest chłopiec wychowywany przez tatę, co też jest samo w sobie wartościowe, natomiast mamy też no taką niezobowiązującą, lekką, przyjemną lekturę, no ale znowu skandynawską, to znaczy mamy rzeczywiście fenomen literatury skandynawskiej, jest niezwykły, nie tylko dlatego, że to są dobre książki, one też jakoś tam trafiają do nas kulturowo i rzeczywiście mimo tych różnic kulturowych, one są dla nas jakieś wartościowe i ważne, ale też jest bardzo duży nacisk na naukę pisania książek dla dzieci. To znaczy, to jest osobny dział studiów, osobne kursy, jak się robi i jak się pisze książki dla dzieci i no i to jest efekt tego wykształcenia pisarzy, którzy się w tym specjalizują. Jeśli chodzi o Alberta, to co cieszy Alberta, to jest o tym, jak kończą się święta i on mówi, że już jest beznadziejnie, bo się skończyły święta i już w ogóle bez sensu, nie ma po co żyć po prostu, bo nie ma świąt. I w ogóle jak są urodziny, są święta, to było świetnie, a teraz znowu jest zwykłe życie i w ogóle, że choinka już opada z igieł. Także w ogóle też taka inna perspektywa, bo jakby święta po świętach trochę. I wtedy wkracza babcia, która mówi, że no ale jakby tak codziennie były święta i codziennie by były prezenty, to by było w ogóle, tak to jest na co czekać, że cieszyć się w oczekiwaniu na ten taki czas, nie? Więc taka też, to jest ciekawe też w tej skandynawskiej literaturze, jest po prostu czasem zupełnie inna perspektywa, nie? Że więc to co cieszy Alberta, tak? To jest ten, musiałam sobie tutaj odnaleźć, ale pamiętam tą perspektywę. Pojawiały się pytania, czy my udostępnimy prezentację. Ja na pewno na stronie Poczytajmy, jak już będziemy, na YouTubie pojawi się nagranie. Ja podlinkuję to nagranie na stronie Poczytajmy i wtedy też zamieszczę prezentację osobno, żeby można było sobie to jeszcze raz przejrzeć i wrzucić do koszyka na ostatnie zakupy. Małe księgarnie proszę wspierać i małe wydawnictwa. Czasy są jakie są, a przestrzeni do czytania mamy więcej, więc po prostu wykorzystajmy to. Szczególnie tych książek dziecięcych więcej, bo dla siebie może mamy mniej, ale jak jesteśmy z tymi dziećmi w domu, to trzeba coś robić, więc czytanie i te wszystkie animacje wokół czytelnicze, które też pokazywałyśmy, wszelkiego rodzaju sensoryczne, artystyczne, ale też jakieś odgrywanie różnych scenek i zabaw w oparciu o literaturę naprawdę się w tych czasach sprawdza. Też oczywiście robienie prezentów związanych z literaturą, wszystkich możliwych zakładek do książek, koszulek ręcznie malowanych z bohaterami książek, kubków, muminki czy cokolwiek innego. Oczywiście są dostępne wykrawaczki na przykład z muminkami do pierników, natomiast Zofia Stanecka, którą też Państwo pewnie kojarzą, autorka książek, wrzuciła w internet zdjęcie pierników w kształcie muminków, które mają odciśnięte jeszcze, nie tylko to jest kształt, tam jest też cały obrazek na zewnątrz
No więc nie było tam dziecka pod tym podpisem, natomiast bardzo dużo dorosłych natychmiast rzuciło i wspomnienia o piernikach, i o muminkach, i oczywiście w którym sklepie w Szwecji 10 lat temu pani to kupiła, bo oni muszą mieć natychmiast, więc, więc jest coś takiego w tych okołoświątecznych rzeczach, gdzie nam się uruchamia. Jakiś sentyment i potrzeba wrócenia do. Stąd my też o tych wszystkich książkach starszych. Proszę odkurzyć dziadka do orzechów, proszę czule spojrzeć na dzieci z Bullerbyn i wrócić do ukochanych książek z dzieciństwa, nawet jeżeli to nie są najnowsze wydania proste z księgarni. To jest ten moment, żeby znieść ze strychu pudła i przejrzeć z czułością. Tak, bo to są te takie najfajniejsze wspomnienia, nie? Też tych takich świątecznych książek z naszych czasów dzieciństwa. To dziękujemy bardzo za dziś. Było nam bardzo miło, jak zwykle możemy o książkach mówić i jest nam zawsze wtedy przyjemnie. Więc... To prawda. Ja na koniec dla tych osób, które dotrwały z Poczytajmy, mam niespodziankę, ale to się pojawi niespodzianka w Państwa skrzynkach mailowych po godzinie 20. Więc to jest jeszcze jeden prezent świąteczny od Poczytajmy dla Państwa. Prosimy o kontakt. I czekamy z utęsknieniem, żeby się spotkać z Państwem na kolejnych webinarach. Tak, zdrowych i wesołych świąt życzymy, zaczytanych. Zaczytanych zdecydowanie. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy pięknie.